Dzisiaj jest 9 marca 2020 rok. Od rana było bardzo słonecznie, więc Państwa witam serdecznie. Tu mam ciężki przypadek, ponieważ nie był czerw, nie było jajeczek. Jedna komórka była trutowa, a druga komórka z wieczkiem otwartym. Nie mogłem to stwierdzić, czy to był matecznik z późnego czerwiu założony, czy komórka trutowa. I tu jest podejrzenie, że może być młoda matka. A gdyby była młoda matka zimowa, to wiadomo, taką matkę muszę usunąć. Tu ta ramka jest podana z czerwiem, ale jest tak. Rodzina, widzę, że trzyma się bardzo plastrów, nie wychodzi na wierzch. Tak jakby się tu jakaś produkcja odbywała. Plastry muszę przesunąć, żeby przypadkiem nie saranować przy wyjmowaniu matki, plaster o plaster. I teraz zobaczymy, czy matka podjęła czerwienie, jeśli jest, czy czerwi i w jakim, czy założone mateczniki. Tu podałem z jednej rodziny ramkę z czerwiem. Co tu się dzieje? Mateczników nie ma założonych. Tak jakbym podejrzewał, widzą Państwo, rodzina straciła matkę. No i tej rodzinie zaraz muszę w odkładzie znaleźć matkę, mateczniki usunąć i podać. Proszę sobie posłuchać charakterystycznego jęku rodziny pszczelej. O. I teraz niestety muszę lecieć za inną matką i poddać jak najprędzej, to jest jak najlepiej. I w tym ujęciu się z Państwem będę serdecznie żegnał. Ta rodzina dostanie córkę tej matki. To matka była bardzo cenna dla mnie. No niestety poleciała, nie wiadomo z jakiej przyczyny. Jesieni to rodzina była bardzo potężna. No, żegnam się z Państwem z tą przykrą dla mnie informacją.